Cześć, jestem Cydi i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Stick It to the Man. Jest to odcinek bodajże czwarty i trafiliśmy do więzienia psychiatrycznego, jeśli tak to można nazwać, i będziemy się teraz w tej misji musieli stąd wydostać. Ja się Wam przyznam, że już grę wymaksowałem. Widzicie, mam wszystkie osiągnięcia, co oczywiście oznacza, że grę wymaksowałem. Było to niesamowicie przyjemne, naprawdę, gdy się pozna mechaniki tej gry, gra sprawia zadziwiająco dużo przyjemności z grania i teraz bardzo chętnie gra mi się w nią po raz kolejny. I to jest dziwne, bo za pierwszym razem ta gra mnie nudziła, gdy grałem na ślepo troszkę. Powtarzalnością swoją, przechodząc ją za kolejnymi razami, jest zadziwiająco przyjemna, więc cóż. Nie wiem, co się stało, ale teraz bawię się naprawdę dobrze w tej grze, więc cóż, tu mamy cele, którą możemy oderwać. Mamy tu kobietę, która myśli, że jest czarną wdową. Maybe they can't see my extra legs, but they will all soon know my... No, ta rozmowa nie byłaby zbyt ciekawa. Odkryłem, że nie trzeba słuchać całej myśli, żeby zabrać przedmiot. Wystarczy kliknąć i wyjść, co jest akurat bardzo fajne. Narzekałem na to wcześniej, a na szczęście nie powinienem. The perfect mate. Tak, ona myślała sobie o żarciu, o musze, więc wow, zabraliśmy z jej myśli muchę. Nie mogliśmy sprawić, że ona porwała tego gościa. Tutaj mamy... He's haunting me. He's saying such awful things to me. Such awful things. My imaginary friend is my imaginary fiend. My own worst enemy. And I can never be rid of him. You can't see him, can't you? Can't you? Can't you get rid of him? Tak, ona widzi ducha. Zaraz wam to pokażę. O, wystarczy, że wejdę w ten świat i pojawia się coś takiego. I on tutaj myśli o zrobieniu herbaty. Wiecie, Alicja w Krainie Czarów, te sprawy. I ma tylko saszetkę z herbatą i musimy mu znaleźć dwa dodatkowe przedmioty. Więc teraz się tym zajmiemy. Ogólnie wyjście z tego więzienia jest zamknięte i póki co nic z tym nie możemy zrobić. Musimy właśnie załatwić herbatę. Ich myśli nie będę czytał, ona po prostu potrzebuje myszy dla swojego kotka. I dla niej tą myszkę będziemy musieli załatwić. Tutaj mamy gościa, który planuje stąd uciec. Nie będę chyba mu czytał w myślach, bo jest to trudne do zrobienia, niewygodne za bardzo, trzeba by się troszkę pobawić. A tu mamy królika, czy tam jakiegoś misia, który właśnie potrzebuje tej herbaty. A tu już jest wyjście z tego poziomu, wybaczcie za pasek startu, ale... Ale grę muszę nagrywać... Grę muszę nagrywać w okienku, bo niestety... nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana. A chcę ją nagrywać w Full HD mimo wszystko, żeby po prostu pokazać wam ją w jak najładniejszej jakości. Bo jednak Full HD to Full HD, tak? Nagrywanie w 720p by tą jakość bardzo, bardzo zepsuło. Panowie nam coś dadzą? Nie? Tą cutscenkę mogę... pominąłem, bo nie było w niej nic ciekawego. Okej, oni póki co w niczym nie myślą, jemu będziemy musieli coś przynieść później. Tu wydaje mi się, że w lewo tak, tu możemy zejść. I mamy dwie kolejne cele do otworzenia. Ten jest naelektryzowany, więc jak się domyślacie, myśli o prądzie i będziemy mogli za tego pomocą coś naelektryzować. A ten jest gościem, który... No, jara się ogniem. Taki sucharek. I zabraliśmy mu ogień. No, ten tu płacze, że jest w więzieniu. Nie dziwię mu się. Spadaj. Spadaj, laska. Tutaj w tym więzieniu właśnie mamy takich strażników, których będziemy musieli jakoś omijać. Nie jest to zbyt trudne, jak widzicie. Ja już się naprawdę nauczyłem bardzo dobrze omijać tego wszystkiego. I tutaj będziemy mogli użyć tego ognia, aby rozpalić czajnik. Tego czajnika oczywiście użyjemy do... Tak, wyrwaj laski na czajnik. Good luck.
po prostu powodzenia, nic innego ci życzyć nie mogę. Mamy czajnik, który oczywiście przyda nam się tam do zrobienia herbaty. A tutaj mamy wyjście z więzienia, znaczy wyjście, taki wychodek. Captain? Skip? First mate? Poop deck? Guy? Yarr! Tis man that felled the mighty beast, and 'twas I that was that man that killed that mighty whale. At last, the whale, me hearties! She lies conquered on these very shores. Yarr, I just need to get back to her. Okay. Tak. Będziemy musieli znaleźć sobie wieloryba i coś z nim zrobić, ale to zaraz. Tutaj za to mamy przejście, myszka znika, to też jest bug, gra ma masę bugów. To jest niesamowicie wkurzające. Tu znajdziemy chyba tylko jeden przedmiot. Na górze. A tak, mamy takie coś. Nie wiem co to jest, wykres czegoś. Może nam się przyda kiedyś. Znaczy na pewno nam się przyda. Jest niewiele rzeczy opcjonalnych w tej grze, za które właśnie są achievementy. Są naprawdę bardzo zabawne te rzeczy, zadziwiająco. I przyjemnie się robi, po prostu maksuje tą grę niesamowicie przyjemnie. A tutaj za to mamy wieżę, wieżę, na którą możemy wejść. Co oczywiście nie jest zbyt proste. Chociaż to akurat wyszło prosto. Dobra, to nie była ta wieża. I'm a piece of cheese. I'm a piece of cheese. I'm a... cheese does... Dobra, on jest serem i chyba z nim nic nie możemy zrobić. A nie, on myśli o myszy. Mysz nie przyda nam się do połączenia z czymś, mysz będzie wabikiem. Wabik to chyba odpowiednie słowo. Zobaczmy sobie mapę. Tak, tu wszystko zbadane, tu musimy czegoś użyć. Znaczy tu jest ten, no wiecie, ten pirat powiedzmy. Tu jest babcia. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, tu jest babcia. Która potrzebuje właśnie jednego z przedmiotów, który posiadamy. Tym przedmiotem jest ta kaczka nadmuchalna. Oh, thank you, thank you, thank you! You've returned my space floaty to me. I am in your debt, young man, and I won't forget this. Farewell! Wow. That was unexpected. Bez kitu, to było niespodziewane. Całkiem bardzo. I jesteśmy w naszej wieży. Myszko, nie znikaj. Czemu ta gra ma tyle bugów? Czy mogę ci coś zabrać z umysłu? Nie mogę. Teraz chętnie bym wskoczył tu. Coś z tą zrobił. Tak, uśpimy ją. Chociaż doskoczysz tam, doskoczysz. Uśpimy tą. Troszkę zepsułem, ale na szczęście nie dadzą rady nas dogonić. Bo chyba nawet po tych potrafił skakać, ale na szczęście zdążyłem. Tutaj ona myśli o muzyce i zrobimy małą imprezkę. No, tak, zdejmijmy to. Cześć, kolego. To jest gość o dwóch jaźniach, co zaraz zobaczycie. Jedna jaźń to taki zabawowy, bawić się, muzyka, laski, super. A drugi to taki doktorek, wiecie. Nauka. Why, Dr. Crank, I've never seen you dance at all before. There's a whole side of me you've never seen, baby. And please, call me Bob. Tak, oni tu teraz będą dęsić. Co tak głośno? Możemy zabrać mu okulary. I w sumie to tyle tutaj. A tutaj mamy zieloną pineskę, która oznacza szybką podróż. I teraz będziemy mogli wracać sobie tymi rurami na dół i na górę. Czy warto iść w prawo? Chyba tak, chyba będzie dało się tędy wyjść. Tak, tu jest pineska, którą właśnie oczekiwałem i teraz też tędy będziemy mogli się przemieszczać. Co tu jeszcze potrzeba w tym levelu? Niewiele. Zobaczmy jakie... mamy to z Good News. Good news musimy dać temu minerowi, tak, kopaczowi, który tutaj ucieka. A jednak trzeba mu przeczytać w myślach, co może być trudne. Okej, udało się, wystarczyło podejść na tą stronę i... proszę. I don't feel so depressed. In fact, I feel...
What's the opposite of depressed? Non-pressed! Maybe digging down isn't the answer! No! The right thing to do is to dig up! I'm finally in! I'm out! Where are you, Mr. Bunny? Time for a tea party. What the? We seem to have a security breach. Ronald is back, and he has dug himself a new tunnel. Please set a guard down there to patrol it. Tak, oni przysłali teraz tutaj policjanta, który będzie bronił. Poczytajmy w ich myślach, ale tak na szybko. I dostaliśmy filiżankę. To jest ostatnia część do zrobienia naszej herbatki. Jeszcze zobaczę, jakie mamy przedmioty. Mamy oczy. Tak, to już koniec tej planszy. To już jest koniec tej planszy. Właściwie. Does everything look like crazy? To scenkę pominę, nie jest zbyt ciekawa, ale za to teraz mamy... Teraz mamy to i to jest wabik na tego gościa, po prostu worek z hajsem. Wróćmy może teraz zrobić tą właśnie herbatę, która jest tutaj. Trzymaj to i trzymaj filiżankę. No, udało nam się to zrobić, tylko że chyba to jeszcze nie wszystko. Nie jestem pewny, czy to... Aha, dobra, to jednak wystarczy. Chodź mała, masz myszkę? Masz. Tak, to mysz. Tak, to mysz. Nie możesz pożyczyć, ale udawajmy, że możesz. Głupiutka kobieto. Ten strażnik póki co nam by przeszkadzał, ale możemy tutaj dać właśnie herbatkę dla nich. I zrobił za nas robotę. Is that tea? Yes, that tea. Mr. Bunny, you finally came. I was so angry. No, not you again. No tak, nie wnikam, co oni tam będą robili. Nie moja sprawa. Tak w sumie. I teraz tak naprawdę ostatnia część. Musimy ich zabrać do miejsca wyjścia, bo oni nam tutaj bardzo pomogą. Znaczy to jeszcze nie będzie koniec właściwie, ale koniec będzie całkiem niedługo. Jeszcze stąd musimy zabrać akumulator. Za przeczytanie w tym samochodzie myśli mamy achievementa. That's how batteries work, right? Hey, you! Ah, it's a giant dead whale. That would explain it. Ye found her! And she's as beautiful as the day I first laid eyes on her. And as she was 2 days later when I killed her with me bare hands. By Poseidon's swim trunks, I'd wager all it'll take is a few stitches and some air, and mark my words, we'll have a raft. Okay. So the matter is closed! No. Chodź tu. Gościu, gdzie jesteś? Idzie on za nami? Nie idzie, bo zabraliśmy mu... No, wzięliśmy akumulator do ekwipunku i wtedy straciliśmy go z oczu jakby. Znaczy wtedy on już za nami nie podążał. Dobra, ty sam jeszcze tu nic nie zrobisz, musimy wrócić po tamtą laskę. I po akumulator, jak już wam mówiłem, tu jest jeden gość, który właśnie nam go naładuje. Pani z myszką jest tutaj, więc póki co odpuścimy ją sobie. I tutaj na dole jest właśnie człowiek, który nam załaduje ten akumulator. Siema. Dzięki. Tak, fuck yeah, electricity. Jak to mówił Jesse z Breaking Bad? Yes, science! Where are we going? Nie pytaj. Zaraz się dowiesz. Troszkę wolna jest, ale na szczęście, nawet gdy cały czas będziemy trzymać tą mysz, to ona wciąż do nas będzie dołączać. No, ciągle za nami idzie. I może jest poza ekranem? Chyba. Idziesz? Idziesz. Well, here we are. Back at Scenic. Giant stinky split open dead whale point. Oh my gosh. She's so huge.
so tremendous. To turn this whale into a stunning piece of taxidermic art would be my greatest challenge yet. I must try. There. Isn't she beautiful? She certainly is a beautiful, decaying, sewed-up whale. I know, right? Now all we need is some stuffing for her. Yarr! Tis not stuffing we be after. We need to turn old whaley here into a raft. We need air, you scurvy landlubbers. Of course! This all makes perfect sense. Well, Ray, yep, that doesn't work. Oh, thank you, thank you, thank you! Blowing into a bag is the only thing that calms me down sometimes, you know? Yar, we're almost there. We just need some juice and we'll be in business. Electricity? It be the final step, ye minnow. Okay, you're the boss. I'll show ye how it's done. It's alive! Alive! So, we can leave now? No! Instead, let's get it once more! Sir, there's been another incident. What? Incidents are my least favorite thing right now. Ray has escaped us again. He's no longer even in the asylum. All right, this isn't working. We'll need to take a different approach. Something deadlier. Ha! I've got it! Guys? Fellow patients? I guess I'm alone then. In the wilderness. Tak, tak więc tu zakończymy sobie ten odcinek. Udało nam się uciec z więzienia. I trafiliśmy do miejsca, gdzie zauważymy zaraz cywilizację, ale to w kolejnym odcinku. Jak widzieliśmy, banda tamtych złoczyńców znowu na nas wysłała swoich ludzi. Tym razem będą atakować troszkę mocniej, troszkę ciężej będzie się przed nimi bronić, ale damy radę. To wszystko w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Stick It to the Man. Cześć!